Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, a dzisiaj znany i lubiany Focus MK3 z 2012 roku z silnikiem diesla 1.6 TDCi lub HDMI, jak kto woli, o mocy 105 koni. Silnik o bardzo dobrej opinii, bardzo lubiany przez klientów, bo przede wszystkim spalanie jest bardzo niskie. Ciężko przekroczyć w tym aucie, jak ktoś umie jeździć. 6 litrów paliwa, no wiadomo, nie w mieście, ale w takiej rozsądnej jeździe, nawet między miastami. A nawet jak ktoś nie wierzy mi, że silniki są bardzo dobre, wystarczy spojrzeć na cenę używanych, jak na diesla, mieszczą się w granicach 1000-1500 zł, to jest praktycznie jak za darmo. A przez to też, że był montowany w bardzo wielu modelach. I chyba o silniku to tyle. Tutaj mamy przebieg 198 tysięcy, dość przyjemnie wyposażony, jest wszystko co potrzeba. Między innymi jest tutaj hak, jak widać na załączonym obrazie. Jest on zdejmowany, jeżeli komuś by to szpeciło wygląd. Mamy przy okazji alufelgi 16 cali z oponą wielosezonową z 2020 roku z wysokim bieżnikiem około 7 mm. Przy okazji jest jeszcze czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, więc takie rzeczy ułatwiające, umiarzające jazdę. No i mamy jeszcze przeciwdzielne. Z wyposażenia wewnętrznego opowiem Wam resztę, jak będę w nim siedział, bo już robi się, że tak powiem, ciemnawo. Auto jest naprawdę ładnie utrzymane, jest bezwypadkowe. Nie ma żadnych takich typowych mankamentów, jak gniły sobie te tylnie błotniki na nim, czy klapa kawałeczkiem. Tutaj jest bardzo ładnie. Klapa jest plastikowa, więc Wam nie będzie gniła, ale tu potrafiła u góry gnić koło wycieraczki. Tutaj spójrzcie sobie, tylny błotnik też jest bardzo ładny. Ogólnie samochód jest przyjemnie zadbany. Myślę, że na pewno klientowi się spodoba. To nagrajmy sobie jego książkę serwisową. Tu macie jego ostatni przegląd. Był robiony w 2020 roku przy przebiegu 184 tysiące. Teraz mamy 198, czyli ostatnio nie było dużo zrobione. Tutaj wpisy serwisowe. Spójrzcie sobie dokładnie. I mamy jeszcze jakieś dalej tutaj wpisy. Chyba nie wszystkie będą w Fordzie, bo to standard. Wiadomo, że nie każdy jeździ do Forda ostatnio. Ale ostatnio jest 2000 rok przy 172, czyli ewentualnie jakiś olej można sobie było, żeby autko jeździło bez problemu, wymienić, lub dla klienta mogę ja też to zrobić. Dobra, teraz Wam opowiem sobie o wnętrzu. Schowamy to tylko do schowka. Zacznę standardowo od lewej strony. Ten Focus też Wam dodam, że jest dość dobrze wyposażony, bo jest dużo naprawdę bardzo biednych ze zwykłą klimą. 4 elektryczne szyby, nie wiem czy to był standard, kojarzy mi się, że potrafił być Focus z tyłu z korbą. Fajne wykończenie tu z takim srebrną jakby obwódką, tak samo jak mamy tutaj przy sterowaniu od lusterek. Tutaj taki srebrny też panel, srebrna klameczka, fajnie to wygląda. Tak jak wspominałem, światła z automatem, przeciwdzielne, tutaj podświetlenie ekranu. Dalej przejdziemy sobie do kierownicy. Kierownica jest skórzana, ładnie utrzymana. Jakieś minimalne naprawdę zużycie można na niej znaleźć, ale naprawdę może się podobać, bo nie jest zajechana, zdrapana. Tutaj sterowanie radyjkiem oraz funkcjami w samochodzie. Tak sobie zobaczycie, komputer pokładowy, menu po polsku. Focus ma coś takiego fajnego, że ten użyli swój kolor na te lata, taki lekko niebieski, błękitny, podświetlenie naprawdę nie męczy oczu. No i te wskazówki naprawdę wyróżniają się na tle konkurencji i myślę, że to wnętrze wygląda bardziej nowocześnie niż w Golfie czy Oplu. Dalej przechodzimy na konsolę środkową, tutaj mamy radio, AUXa, no i ktoś sobie domontował w Niemczech taki sterownik, no jak to się mówi, bardziej zestaw głośno mówiący. Tutaj mamy mikrofon, proszę bardzo. Lusterko też jest z fotochromem. No i jeszcze oczywiście, tak wspominałem, klima automat. Rzadko się dość zdarza w tych biedniejszych wersjach. Tutaj mamy taką wersję średnią. Klima działa. Jest też start-stop. Skrzynia sześciobiegówka. Tu nie jest zniszczony. Pokażę Wam jeszcze boczek. Fotel kierowcy też wygląda ładnie. Podłokietnik też super. No z tyłu mamy schowku. No i ważne dla niektórych klientów jest ISOFIX, więc to kolejny plusik. Kilka airbagów, ABS, centralny zamek, dwa kluczyki, standardy. Cóż, o aucie to wszystko.
mogę Was zaprosić do polubienia mojej strony Mavkar Automoto oraz zaglądnięcia sobie na Instagrama Mavkar Auta oraz zostawienia lajka, jeżeli film Wam się podobał, i subskrypcji kanału, bo będą pojawiały się nowe samochody. I pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone, możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu oraz jeżeli nie macie jak dostarczyć auta, mogę Wam w rozsądnych pieniądzach dobyć na lawecie. Pozdrawiam, hej!